Cześć siemanko, dzisiaj pokażę wam jak zrobić tekst z efektem glitch. Bardzo fajny efekt, to trochę przy nim pracy jest, ale myślę, że wam się spodoba. Domyślnie tworzy nam się pierwsza biała warstwa i my już od razu ją sobie zamienimy na czarny, czyli kolory inwersja i mamy czarną warstwę. Teraz sobie tworzymy po prostu tekst na całej wielkości. Okej, ja sobie napiszę czarny. Zmieniamy kolor tekstu na biały. Musimy to wyśrodkować, jeszcze sobie powiększymy. Teraz jeszcze zmieniamy sobie czcionkę i tutaj jest w sumie też ważna, dość ważna kwestia, bo musimy użyć takiej czcionki, która jest w miarę zniekształcona, taka popsuta jakby. Ja akurat używam czcionki Hackett. Już zaraz sobie wybierzemy Hackett, okej. Jest ona, bardzo mi się wydaje, że bardzo pasuje do tego efektu, który zrobimy. Okej, teraz to sobie jeszcze Enterem wyśrodkuję mniej więcej, żeby było równo i pięknie. Okej, skoro teraz mniej więcej równo mamy ten tekst, to zastosujemy sobie teraz na nim pierwszy filtr, jakim jest wiatr. Czyli po prostu na tej warstwie z naszym tekstem wchodzimy w filtry, zniekształcenia, wiatr. Ustawimy sobie na podglądzie, żeby było widać tekst. Ustawiamy podmuch, kierunek jest obojętny. Naruszone krawędzie zaznaczamy obie. Próg dajemy około 3, oczywiście to musicie sobie dopasować. A siłę około 7. Myślę, że tak będzie ok. Nawet może trochę mniej. Siłę dam 5. Ok, dajemy ok. Teraz duplikujemy tą warstwę z tekstem, zrobimy efekt 3D. Z tej dolnej warstwy z tekstem wchodzimy na kolory, poziomy. Wybieramy zielony i usuwamy kolor zielony. Wybieramy niebieski, usuwamy kolor niebieski. Ok, teraz z tej górnej warstwy wchodzimy kolory, poziomy, robimy praktycznie tak samo, tylko że usuwamy kolor czerwony. Ok, teraz tryb tej warstwy z tekstem u góry, tej zielonkawo-niebieskiej, ustawiamy jako sumę. Teraz sobie troszkę przesuwamy cały czas tą górną warstwę z tekstem zduplikowaną. Tak, aby powstał efekt 3D taki, tak jak nam pasuje, czyli no w sumie mniej więcej coś takiego, może troszkę więcej. Ok, coś takiego. Teraz klikamy prawym przyciskiem myszy, wybieramy nowa z widoku. Usuwamy te pozostałe dwie warstwy. Z tej warstwy usuwamy kolor czarny, czyli kolory. Zmiana koloru na alfę, tu wybieramy kolor czarny. Na podglądzie możemy zobaczyć, czy wszystko jest ok. Usuwa nam kolor czarny, dajemy ok. Tu została nam jeszcze warstwa czarna. Na niej robimy filtry, szum HSV. I dajemy wszystko na maksa. I dajemy ok. Teraz na naszym tekście, który został już troszkę przefiltrowany, troszkę zniekształcony, wchodzimy jeszcze raz w filtry, zniekształcenia, skręcanie i zaciskanie. Tu wybieramy 20, tutaj wybieramy minus 0,100, a tutaj wybieramy 1,150 i dajemy OK. Teraz wchodzimy w filtry, zniekształcenia. Troszkę, jak widać, tutaj zniekształceń musimy porobić w tym tekście, więc dużo filtrów tutaj też musimy zrobić. I wybieramy przesuń. Zobaczymy sobie jeszcze na podglądzie. I mniej więcej tak, jak nam pasuje, robimy. Wybieramy oczywiście przesunięcie poziome. Ja ustawiam sobie wartość przesunięcia jako 5. Dobra, wchodzimy jeszcze w filtry, szum, rozrzucenie. Zobaczymy sobie na podglądzie. Ja tu wybieram 2. Pionowo i poziomo. Dajemy OK. I już chyba ostatni filtr, czyli filtry uwydatnienie wyostrz. Zobaczymy sobie na podglądzie. I ustawiamy na jakieś 60. OK, i to by było prawie wszystko. Jak powiększymy go do skali 100%, to wygląda on jakby za bardzo w dobrej rozdzielczości, czyli eksportując ten plik, zaraz wam pokażę plik wyeksportuj jako, załóżmy na pulpit. Można pozostać na razie bez nazwy, bo to nie jest ważne. Tylko eksportujemy go jako JPG, czyli obraz, który jest gorszy jakościowo niż PNG. Wybieramy JPG, wyeksportuj i wybieramy po prostu mniejszą jakość, żeby ten obraz był brzydszy. Znaczy, będzie brzydszy, ale zarazem ładniejszy, bo będzie bardziej pasowało to do tego klimatu, który stworzyliśmy, czyli jakieś, no nie wiem, 40, 50, coś takiego. Wyeksportuj. No i ode mnie to chyba wszystko. Mam nadzieję, że poradnik wam się spodobał. Zachęcam was do subskrypcji mojego kanału, by być na bieżąco, zostawienia łapki w górę, jeżeli materiał wam się spodobał. No i chyba tyle. Ode mnie to wszystko. Trzymajcie się. Siemano!